Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w pierwszym dodatku do gry GTA 4 na moim kanale. A oczywiście to, co widzicie teraz przed sobą, to Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony. W ogóle powiedziałem dodatku do GTA 3? Czy mi się coś pomyliło? Albo nie, no 4, nie wiem, jak powiedziałem, boję się, że mogłem powiedzieć źle. Chodziło mi oczywiście dodatek do GTA 4, już sam nie wiem, co powiedziałem przed dosłownie chwilą, ale w każdym bądź razie. Oczywiście skończyliśmy GTA 4, wiecie, mi już troszeczkę klimaty GTA Vice City się znudziły, bowiem jednak potrzebowałem jakiejś nowszej wersji właśnie GTA, no i oczywiście do moich rąk trafił The Ballad of Gay Tony oraz The Lost and Damned. Ale wybrałem jako pierwszy The Ballad of Gay Tony, ponieważ mam taką ochotę. Tutaj ten dodatek traktuje raczej o takich, wiecie, imprezowe klimaty, które jak najbardziej mnie kręcą. Dlatego czemu nie, czemu nie? Muszę spróbować sił w tej grze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez całą tą serię, w której to wcielimy się w nietytułowego, nie, w Luisa, który będzie ochraniał, będzie jakby wspólnikiem również właśnie teraz tytułowego tego Gay Tony, czyli tego Tonego. No ale co będzie się działo? Przekonacie się o tym już wkrótce, bowiem pozostaje mi już tylko i wyłącznie kliknąć graj i rozpoczynamy przygodę właśnie w kolejnej odsłonie GTA. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Sweet, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you've said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half a Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! Oh. We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Diablo, qué mierda! Yeah, like I said, man, everything's a little fussy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure. I'll give you a call. Thanks. Yo, what's up, Bobby? Great. Hey, Tony, it's me. Yeah, there was a bomb at the bank. The place got robbed. Nothing to do with me, I swear. Some Irish guys. Anyway, listen. I'm coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. Hey, my nigga, what's that? Yeah, I'm sorry. No, I was working late at the club. Yeah, mommy, don't be like that, okay? I'll be home soon. Look, I gotta go. Okay. Who the fuck is it? It's me, Tom. Oh, whatever. Come up. How are you? I'm good, boss. How are you? Ooh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched.
What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich, mindless crowd. In a city where the rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd, where the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know, let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because, after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Oh, thanks for the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people who live in his head. The ones stuck in 1955. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison, shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey, Tony, the door was open. Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not spicks or Guidos or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. And credit is to you. And guess what? We ain't here about Gracie. Oh. Beautiful. That's a start. I guess we don't have to beat you two lovers up. Yeah, good luck. See you later. Oh, nice to meet you, Muscles. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. No, czyli jak widzicie, nasz tutaj ten główny tak naprawdę bohater, ten tytułowy, ten Tony, daje się nieźle robić w chuja. Owszem, jak widać, zabrali mu kasę, ale dobra, musimy już gdzieś jechać, na razie nikt nic nie mówi. Jeżeli jakieś postacie będą coś mówić w trakcie jazdy, to ja się zamykam, na przykład teraz. Sometimes I wonder if you brought me on as a partner just to share the blame when the IRS comes knocking. I was investing in your industry and acumen. Don't look for anything sinister here. That's what you say, T. But I'm kind of suspicious. Maybe witnessing that robbery made me paranoid. And maybe it's just hanging out with you. Who the fuck knows? No, czyli tyle sobie pogadali. W każdym razie musimy teraz jechać prawdopodobnie do tego całego klubu Tony'ego, który jak widać nazywa się Hercules. Znaczy Hercules, dobra, prawie mi to nie wyszło, ale on jest już tutaj, tak, jesteśmy na miejscu. Troy, get over here. A very important client is coming tonight. We need complete discretion. Hey, you know me, Tone. Don't ask, don't tell. Military grade. Hey, this is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk to you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette! Aha, dobra. Masonette, czyli czyżby to był jakiś kolejny klub? Albo nie wiem co, albo cokolwiek innego. W każdym razie nie wiem. Musimy jechać tam. Time to be charming, Lulu. Hi, Tone. Hey, Al. I gotta make some calls. You work the floor. Everybody,
Aha, czyli to co musimy robić, to prawdopodobnie po prostu pilnować porządku, żeby nie było żadnej zadymy w klubie i to mi się już podoba. Możesz potańczyć, by zaimponować dziewczyną, za bezbłędny taniec czeka cię nagroda. Wow, aczkolwiek ja nawet w GTA San Andreas nie potrafię za dobrze tańczyć, dlatego może sobie to odpuszczę. Napić w barze, o, to jest coś bardziej ciekawego. Bo nie masz tutaj czekać, albo możesz iść na górę do sali dla VIP-ów i wziąć udział w konkursie w piciu. O, no to jak najbardziej, chyba mnie interesuje jednak najbardziej ta opcja numer 3. Okej, okay, jak widać nasza postać buja się. Zobacz, no nie, no to jest naprawdę dyskotekowy typ. Ten sposób chodu to jest coś. Okej, okay. Jak widać ludzi dość dużo nie ma wolnych miejsc, gdzie nawet, nie no, dobra, są jakieś, ale dlatego, że ktoś wstał po prostu. Co się, stary, patrzysz, wciśnij, aby odebrać telefon, dobrze, dobry Boże, kto do mnie zaś dzwoni, Tony? No dobra, pójdę tam, aczkolwiek było powiedziane, że mogę iść wziąć udział w jakichś zawodach w piciu, więc no tutaj będzie zresztą i tak zejście. Aha, to są toilets. Oh yeah, a mogę... A dobra, aż tak ta gra nie jest dobra. Nie mogę skorzystać. No w sumie to byłoby trochę dziwne. Czy tylko ja to słyszę? Czy tylko ja słyszałem jakby kogoś coś tam... Cześć mała. Czy to jest w ogóle damska toaleta? Są pozamykane, więc tam chyba ktoś siedzi, tutaj nikt. Aż się zastanawiam, czy te odgłosy, o, jakaś inna. Czemu nie mogę z nimi zagadać sobie? Ale dobra, wychodzimy stąd. Okej, nie będę brał udziału w żadnych zawodach w piciu, zejdźmy stąd i po prostu chodźmy załatwić tą sprawę. Zaraz, tam są jakieś inne schody? Zaraz, gdzie tu było wejście, którym dopiero co wbiłem? Jak widać, nie ogarniam trochę jeszcze tego klubu. Ale dobra, trzeba się pospieszyć, więc chodźmy, wiecie, normalny chód, bez jakiegoś tam tańców i tych spraw. Nie no, tędy to wbiliśmy. Okej, czyli... Ej, a ja przecież po schodach chyba wbijałem tam. Prawda? Tu nie ma wejścia, czekajcie, naciśnij E. A w sumie czemu nie? Dobra, jak nie mogę wziąć udziału w zawodach w piciu, no to chociaż tak się napijmy. A, nie, chciałem wypić. Chciałem szybkiego shota. Okej, dawaj. To mi się podoba. Chciałbym w ogóle zobaczyć, bo w GTA 4 rzadko kiedy byłem wstawiony. Więc to, że moja postać dziwnie jeździła, nigdy jakoś się, wiecie, nie objawiało. Ale dobra, jeden shot może być, po jednym nic mi nie będzie. A gdzie tu jest cholera wyjście? Gdzie ja tutaj wchodziłem? Muszę sobie troszeczkę obczaić ten klub. Nie wiem, czy ja mogę tutaj wejść. Nie, tu nie mogę. Ale dobra, no to kierujemy się już do wyjścia. Nie ma co tutaj za długo przesiadywać. Teraz nie, to dobra, tutaj jest chyba wyjście, po prostu muszę tędy sobie przejść. I prosto tak, ja wszedłem do toalety, a tutaj jest już wyjście, okej, więc chodźmy do wyjścia, zobaczmy co tu się będzie działo. Enjoy looking for a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and earpiece, motherfucker, to back off, Al. Back up. Yo, what's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got it. Yeah, go relax. Go inside, eh? No, mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man. You too good to take money from me and Enrique now? You know it ain't even like that. Okay, you don't pay for shit in here. You just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You said that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me get dressed like that, huh? You see what I mean? Come to think of it, Lou, what the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath. Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right, so take some time off. The girl's neck could use a night off, too. We out there. Bye-bye, gentlemen. Nice boss you got there. Stuck a fucking fag. Mike, come on. Dobra, w każdym razie, jak widać, Tony nie tylko ich opierdolił, ale nawet mnie. Aż wstyd. Dobra, muszę rzeczywiście może ubrać się w coś lepszego, jednak moje łaszki nie są jakieś takie super dobre, fajne. Nawet mam spluwę, nie zauważyłem wcześniej. No tak, mam spluwę, więc no widać, o, może się przyda, jednak w tym mieście jest dość niebezpiecznie. No dobra, posłuchajmy ich. Mhm, okej.
Dobra, jak widać oni są jakimiś... Dobra, jak sobie pogadają, to niech pogadają. W każdym razie, z tego co zauważyłem, są oni dealerami, jakimiś dawnymi prawdopodobnie, albo i może i też obecnymi znajomymi naszego Louisa, z którym jednak dawno się nie widzieli, bo Louis, o Boże, kogoś tam przejechali, trafił, wiecie, w wyższe sfery, poszedł tam w centrum, zapoznał kilka nowych osób, no i teraz raczej z nimi nie musi się za bardzo obchodzić, aczkolwiek widać, że czuje do nich jakiś sentyment, ponieważ gdyby nie to, to prawdopodobnie byśmy ich teraz nie odwozili do domu czy w jakiekolwiek inne miejsce. Trochę uszkodziłem tą swoją brykę, znaczy to nie jest moja bryka, to jest bryka Tony'ego. My sobie nią tylko prowadzimy. Boże, już dawno nie jeździłem w GTA 4. Pamiętam, że tutaj jednak, wiecie, od tych wcześniejszych wersji GTA trochę inaczej się jeździ. Dlatego muszę po prostu wejść w prawe. Pamiętam, że nawet nieźle mi potem szło, ale teraz jeszcze, no niestety, aż tak dobrze nie jest, jakbym sobie życzył. Kurwa, nie tutaj. No i walnąłem i chyba światło. No jasne, nie byłem lampy. Nie ma lampy. Nie ma lewej lampy przedniej, ale co tam? Jesteśmy już bowiem na miejscu. Kurwa, ale chujowo wygląda to auto z rozwaloną lampą. Ale zawaliłem. Ale gdzie? Kurde, myślałem, że każe mi cofnąć, ale nie, jedziemy prosto. Okej. W każdym razie, pojedziemy prosto jakimiś ciemnymi uliczkami, gdzie mogą mnie zgwałcić. Jednak po takich uliczkach lepiej się nie kręcić. Szczególnie, że spadają w nich mocno FPS-y. Aż się zdziwiłem, naprawdę. W ciemnych uliczkach zwykle FPS-y rosną. A tutaj? Dziwna sytuacja. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale... Kurwa, tak, rozwalę całe auto, najlepiej niech Tony... chyba na czerwonym przejechałem. Takie dziwne uczucie, że wszyscy jadą, a ja muszę, wiecie, się wpycham w nich. Ale to było piękne i nawet nie zarąbałem. No i dobra, tutaj jest już nasz cel gdzieś. Gdzie on jest? Aha, tutaj jest miejsce parkingowe. Możesz zachować każdy pojazd, parkując go na miejscu przed swoim domem. Ale oczywiście w tym wyznaczonym z miejscu, widzicie. On się potem ładnie ustawi i te sprawy. Czyli jak widać, dowiadujemy się w tym momencie, gdzie mieszka nasz główny bohater. Okej, oto mieszkanie Louisa. No i cóż, tutaj zapewne będziemy mogli robić oczywiście save'em. Połóż się spać, aby zapisać grę. W Liberty City upłynie wówczas 6 godzin. No czyli to jest niezmienne od poprzednich wersji. W szafie masz ubrania na zmianę. No i chyba dzisiaj jeszcze zobaczymy to, ponieważ dzisiaj jest taki pierwszy odcinek, więc nie chcę za dużo robić. Ubrania na zmianę na miejscu... Tak, okej, dobra, autozapis. A co to jest? Aha, dobra. Lovecam LC. Czas 6 minut, obrażenia gracza 0%, uszkodzenia samochodu 0%. Jak to? Przecież rozwaliłem go troszeczkę. Pokażę ci on twój wynik oraz wskażę, czy udało ci się osiągnąć cele drugorzędne. Okej. Po ukończeniu wszystkich misji będziesz mógł je powtarzać, żeby ulepszyć swój wynik. Aha, okej, dobre info. No jak widać, czas miałem dość słaby, dlatego tylko 82%. Naciśnijmy teraz, aby zobaczyć wymagania wyników. A ile miałem mieć czas? Uszkodzenia samochodu mogą mieć do 10%, a czas to 4 minuty 30. Nie wiem, gdzie ja tyle go straciłem. Jechałem dość szybko. Szczerze. Aha, dobra. W klubie chyba po prostu zabawiłem za długo. I myślę, że to jest właśnie tym powodem, że tak długo to wszystko zajęło. Backspace, wyjście. Okej. Jak widać, chata Louisa jest nawet. O, dzwoni do nas. Nie, to my dzwonimy do Tony'ego. Zaraz zobaczymy, po co Louis robi to. I might just take a vacation then. Come on, I was kidding. The clubs fell apart without you. So that bank robbery on the news could have been an opportunity for some positive PR. Fuck that shit. I don't need any press like that. Not with the way police treat an ex-con in this town. Have it your way. See you soon. Okej, see you soon. Zmienić ubranie. Dobra, skoro nawet Tony powiedział, że wyglądamy do dupy, to może rzeczywiście się przebierzemy. To już takie trochę bardziej, ale zaraz sobie obczynię kurtkę. Ja muszę wyglądać jak naprawdę koleś, który chodzi do klubu i nie, takie kurtki na pewno ani to też mi się zbytnio nie podoba. Jakieś dziecię, nie, no w sumie to jest taki, wiecie, płaszcz, tam krawat. To nie jest zły strój, ej, ostatecznie może nawet nie być zły strój. Tylko zaraz, czym ten się różni od tego, który widziałem wcześniej, czyli taki chyba czarny był. A to jest chyba bez krawatu, nie. Jak coś, to mi się bardziej taki podoba, tylko oczywiście trzeba by jeszcze zmienić Enter, żeby zaakceptować, okej.
Dobra, zaraz muszę się dokładnie przyjrzeć temu. To nie jest taki zły strój, o ile oczywiście będę miał dobre spodnie do tego, bowiem te spodnie zupełnie nie pasują. Zaraz, stroje, do zmiany stroju. A co ja mogę zrobić, żeby zmienić spodnie? Ej, coś mi tu cholera nie pasuje. Bo jest tylko w lewo, w prawo, to jest do zmiany stroju z tego. Ale natomiast, żeby Enter as rezygnować. Ej, no nie denerwujcie mnie, że ja nie mogę tutaj zmienić sobie... Ej, no naprawdę nie mogę. Nie mogę zmienić spodni. Troszkę mi to nie pasuje. Jak to nie mogę spodni? Nie ma nigdzie jakiejś, nie wiem, szafy oddzielnej ze spodniami? Ej, nie róbcie sobie jaj. Dobra, jak coś, to oleję to zupełnie. Oleję to zupełnie i sobie założę z powrotem to, co miałem. I dopiero w jakimś sklepie kupimy sobie jakieś porządne ciuchy, wiecie? Bo ja nie wiem, spodni nie mam. No dobra, to w sklepie się przebierzemy. W każdym jednak razie, dzisiejszy odcinek, słuchajcie, już sobie kończymy. Jest dość krótki, to jest taki odcinek wprowadzający. Ale jak mówię, dzisiaj więcej nie zamierzam robić. W kolejnym odcinku idziemy dalej na miasto. Mam nadzieję, że w końcu ubiorę się w coś porządnego. Bo jednak... No rzeczywiście, ten strój nie jest jakiś najlepszy. Ale dobra, my widzimy się już w kolejnym odcinku, więc czekajcie. Jeżeli właśnie skończyliście oglądać ten odcinek, to skomentujcie, zalajkujcie, soczysta łapa w górę. I jak nie oglądacie, to zasubskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc, cześć i czołem i narka.